przeszłości prokuratura prowadziła śledztwo, postawiła przed sądami ważnych współpracowników Donalda Tuska. Sławomir Nowak, dziwnym trafem sądy nie chcą prowadzić tej sprawy. Pan Gawłowski czeka na wyrok. Też dziwnym trafem sądy jakoś boją się tej sprawy przyjąć. I takie sytuacje czemu służą? Służą temu, żeby pokazać sędziom, tu są silni ludzie w rządzie. Jak nam się nie będą podobały wasze wyroki, to my ich nie będziemy stosować. I przecież mamy sprawę pana Grodzkiego. 1000 dni koledzy z Senatu patrzą, oglądają się za siebie, immunitet nie jest ciągle uchylony, a w sądzie akt oskarżenia przeciwko kilkudziesięciu osobom. A Karpińskiego przecież wysłali do Parlamentu Europejskiego z dnia na dzień. A na Kamińskiego i Wąsika obławę urządzili jak na najgroźniejszych przestępców, jak piszą media. Szanowni Państwo, to nie jest praworządność, to jest siłorządność.